Nasze dzisiejsze nabożeństwo jest troszkę szczególne, a dzisiejsze kluczowe słowo to błogosławieństwo. Bo chcemy dziś błogosławić nasze małe dzieci, chcemy potem błogosławić gimnazjalistów, którzy przechodzą do młodzieży, potem chcemy błogosławić Arka z rodziną, którzy wyjeżdżają do Jarosławia. Także dziś kluczowym słowem będzie słowo błogosławieństwo. Zanim będę dzielił się króciutko paroma myślami odnośnie błogosławieństwa dzieci, bo do tego momentu teraz zbliżamy się. Pozwólcie, że już w tym kontekście przeczytam z listu do Rzymian, 15 rozdział, 14 i 15 werset. Apostoł Paweł mówi tutaj tak. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga. Rodzi się w waszych myślach pewnie pytanie, a cóż to ma wspólnego ten fragment z dziećmi? Rzeczywiście niewiele. Oprócz jednej myśli. Wiecie, mam wrażenie, że jeśli mówimy o tym temacie, to wszystko wiemy. I tak jak apostoł Paweł tu powiedział, że on o tym doskonale wie, że oni wszystko wiedzą. Do tego stopnia, że mogą nawzajem siebie pouczać. Ale mimo to kieruje do nich słowa. Kieruje do nich list. Kieruje do nich potężne przesłanie w to, co wiedzą, aby im to odświeżyć w pamięci. I w pewnych myślach dokładnie tak dziś będzie. Mam świadomość, że pewne myśli to nawzajem możecie się nimi wymieniać. Ale mimo to, w Bożym autorytecie chcę wam je dzisiaj przypomnieć. Może niektórzy z was nie pochodzicie z tego kręgu, czy z tego zboru, czy kościoła, czy może internauci niektórzy, którzy będą to oglądać. Więc pozwólcie na krótkie słowo wyjaśnienia dla was, czym w ogóle to jest, czym jest błogosławieństwo dzieci. Bo w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie tak to jest, że jeżeli z malutkim dzieckiem przychodzi się do kościoła, to skojarzenie jest jedno. Pierwsze skojarzenie to jest chrzest. A to nie jest chrzest. To, co chcemy dziś czynić, to absolutnie nie jest chrzest. To jest po prostu błogosławieństwo, modlitwa z błogosławieństwem. I kluczowym jakby podstawą tego, co chcemy czynić, jest Boże Słowo, jest Biblia. Oto sam Pan Jezus, jako maleńkie dziecko, został przyniesiony do świątyni. Złożono za Niego ofiarę. I tam Symeon, którego spotkał później Anna, modlili się, błogosławili Go. A chrzest Jezus miał, kiedy miał już około 30 lat. I to jest naszym wzorem. Do tego my nawiązujemy, że chcemy dzieci, które dziś są na tym miejscu, są to cztery małżeństwa, czyli czterech dzieci i chcemy ich dzisiaj właśnie błogosławić. Może ktoś zastanawia się, co to w ogóle jest błogosławieństwo? Śmieszne pytanie, nie? To jest słowo, którego non-stop używamy, ale czym to w ogóle jest? Co to znaczy błogosławieństwo? Myślę, że tak intuicyjnie każdy z nas wie, co to jest błogosławieństwo. Ale kiedy zaglądałem do słownika, no nie za wiele jest tam wytłumaczenia, ale słownikowo błogosławieństwo to jest życzyć lub dawać coś dobrego. To jest dobry, przyjemny dar. Moi drodzy, to co chcemy dziś czynić, niech nikt nie traktuje jako rytuał, jako coś, co należy wykonać, bo należy. To nie jest chrześcijański obrządek, bo w tym jest moc. Bo w tym jest moc, w błogosławieństwie jest moc. Bóg za tym stoi. Kochani, tak jak powiedziałem, to jest słownikowe znaczenie. Dobry, przyjemny dar. Myślę, że każdy rodzic chce dla swojego dziecka coś takiego, a zwłaszcza od Boga. Że każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka tego dobra, które pochodzi od Boga. A Jakub mówi, że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje skąd? Z góry, od Ojca Światłości. Moi drodzy, dlatego chcemy i będziemy ich błogosławić.
Ale coś ciekawego jest w tym, że Bóg, chcąc błogosławić, używa nas do tego, ludzi. My jesteśmy jakby pośrednikami. Bóg używa do tego nas. I tą zasadę już widzimy w Starym Testamencie. To jest bardzo znane miejsce z czwartej Księgi Mojżeszowej, tak zwane kapłańskie błogosławieństwo. Ale słuchajcie się w ten tekst. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój. Ale zwracam uwagę na teraz ten 27 werset. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławić. Zobaczcie, tu jest wyraźny rozdział ról i kompetencji. Bóg, aby błogosławić swój naród, chce, aby człowiek się w to włączył. To kapłani mieli wzywać imienia Pańskiego. To kapłani mieli się modlić. To kapłani mieli ogłaszać błogosławieństwo. A wtedy Bóg błogosławił. Widzimy ten rozdział kompetencji. Bóg mówi, a ja będę błogosławił. Więc ludzie zrobili to, co do nich należało, a później robił już Bóg. Później Bóg błogosławił. Moi drodzy, i dokładnie tak chcemy i dziś robić. To my chcemy jako ludzie, jako Boży słudzy, chcemy wzywać imienia Pańskiego. Chcemy błogosławić, a On za tym stanie. A On przyjdzie swoim błogosławieństwem. Kochani, oczywiście ten temat to nie jest tylko do błogosławieństwa małych dzieci. To jest ogólna zasada. Tak jak powiedziałem, dzisiaj później będziemy modlić się, błogosławić i kolejne sytuacje. Ale w tym momencie koncentrujemy się na małych dzieciach. Ale moi drodzy, ta modlitwa, to błogosławieństwo, choć jest tak ważne, moi kochani rodzice, ja żałuję, że nie siedzicie razem, ale wiem, że to ze względu na dzieci jest niemożliwe, więc muszę was tak gdzieś szukać wzrokiem. Więc kochani rodzice, to nie zwalnia was od obowiązku, od odpowiedzialności, jaką macie za swoje dzieci. Choć ta modlitwa jest bardzo ważna i Bóg za tym stanie, ale was to nie zwalnia z odpowiedzialności. Odpowiedzialności za wykształtowanie w swoich dzieciach Bożych standardów. Odpowiedzialności za to, by w ich życiu rozpalić miłość do Boga. Odpowiedzialności za to, by w ich życiu był ten mocny kręgosłup Bożych zasad. To jest wasz obowiązek. I to musicie wyczynić. W jaki sposób? Otwórzmy piątą Księgę Mojżeszową, 6 rozdział od 5 wersetu. Tutaj Bóg daje polecenie. Jest to polecenie ponadczasowe, nie tylko do ówczesnego Izraela. Bóg mówi tak. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Oto jest jeden ze sposobów, w jaki sposób te cele mogą zostać osiągnięte. Oto jeden ze sposobów, w jaki sposób można w dzieciach swoich rozpalić miłość do Chrystusa, ukształtować w nich ten mocny, duchowy, Boży charakter. Czytaliśmy o takiej, ja to nazwę wręcz taką indoktrynacją wręcz, pozytywnym oczywiście słowa tego znaczeniu. Słowo Boże dla nich non-stop, cały czas, wykorzystując każdą okazję, powiem więcej, stwarzając takie okazje, aby dzieci nasycać Bożym Słowem. Niezmiernie ważne. I to jest właśnie to, co powiedziałem na wstępie. Wy to wiecie. Możecie nawzajem pouczać się, ale w Bożym autorytecie raz jeszcze chcę wam to przypomnieć.
jak niezwykle to jest ważne, abyście to właśnie czynili. Wiecie, tak mówiąc najprościej, taka recepta. Mniej bajek, więcej słowa. Taka recepta. Mniej mediów, więcej relacji. I z rodzicem, i ze słowem. Prosta recepta, ale jakże ważna. Moi drodzy, im więcej słowa, tym lepiej. To jest inwestycja. To jest potężna inwestycja w ich życie. Większa inwestycja, niż jakby chodził na angielski, niemiecki, kurs tańca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też jest ważne. Nie krytykuję absolutnie. Ale inwestycja prawdziwa to jest nasycanie go słowem. Ale kochani, na tym nie koniec. Bo drugim elementem to jest przykład waszego, naszego, powiem, życia. Oto, co czytamy w wersecie 5. To jest słowo skierowane do nas, rodziców, nawet nie do dzieci, do nas. Będziesz wtedy miłował Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Kochani, nie rozpalimy miłości w naszych dzieciach, jeżeli sami nią nie jesteśmy rozpaleni. To się nie da. Nie przekażemy im nic więcej, oprócz tego, co mamy sami. Jeżeli nasze słowa nie współgrają z naszym życiem, to to jest hipokryzja, którą dziecko natychmiast zauważy. Nie będzie tego chciało przyjąć. A więc powiem w ten sposób. To my szukajmy Pana. To my się Nim rozkoszujmy. A to miłość po tym przelewajmy na dzieci. A kolejny werset mówi, niechaj słowa te, jest tu mowa i o tych poprzednim wersecie, ale w ogóle o słowach, o przykazaniach. A więc niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą gdzie najpierw? Najpierw w naszych sercach. Będą w Twoim sercu. Najpierw w naszym sercu. A potem będziesz je wpajał. To jest ta sama myśl. Wiecie, kiedy będziemy uczyć dzieci Bożych zasad, sami nie będąc w tym wiernymi, to nie ma sensu. Jeżeli na przykład będziemy dziecko uczyć uczciwości, a ono będzie widzieć, że my z tym mamy problem, to jest śmieszne. To nie ma sensu. Dlatego niezmiernie ważny jest przykład naszego życia. I niech te słowa, będziesz miłował Boga z całego serca, a potem niech te słowa są w naszym sercu, nam przyświecają cały czas, abyśmy byli dobrym przykładem dla nich, aby wpajając w życie dzieci Boże wartości, one widziały, że my tym naprawdę żyjemy. Wtedy tylko będzie efekt. A trzeci element to jest nasza modlitwa. Kochani, my za moment będziemy się modlić i błogosławić ich, ale to jest błogosławieństwo zboru, błogosławieństwo starszych, błogosławieństwo całego zboru, ale my, rodzice, błogosławmy nasze dzieci codziennie. Módlmy się o nasze dzieci codziennie, a nawet wielokrotnie w ciągu dnia. Niech one to słyszą. Niech one słyszą, że są na ustach modlitwy naszych, swoich rodziców. I te trzy elementy, myślę, że spowodują, że te małe dzieci, o które będziemy się dziś modlić, będą wyrastać na Boże sługi. Za chwilkę będę czytał, jakie rodzice napisali tutaj pragnienia odnośnie dzieci swoich. Praktycznie każde z nich napisało to jedno, aby byli w przyszłości Bożymi dziećmi. Ale to jest droga. To jest droga, która jest odpowiedzialnością naszą, rodziców. Więc za moment będziemy się modlić, będziemy was błogosławić. Także, kochani, ja po kolei będę was tutaj prosił do przodu. Ustawiłem to sobie w kolejności alfabetycznej. Więc najpierw proszę tutaj rodzinę na literkę B, Błachutów. Dziecko malutkie, Anna Błachut z rodzicami. Bardzo was proszę, kochani. Cechy dziecka, bardzo ruchliwa, śmieszek. Ale w biuletynie jest troszkę więcej. Więc pozwólcie, że przeczytam to również z biuletynu. Ania urodziła się 25 stycznia, jest naszym czwartym dzieckiem, a drugą córką i jest jeszcze inna niż pozostałe. Cieszymy się, że jest z nami. Kropka. W szpitalu, gdy się urodziła, mieliśmy wybrane inne imiona, ale gdy po porodzie mąż wziął ją na ręce, malutka złożyła rączki jakby do modlitwy, to wtedy mąż stwierdził, że to jednak będzie Anna.
I z wiarą przyjmujemy, że modlitwa będzie dla niej również ważna, jak dla Anny z Biblii. Cieszymy się z Was, że możemy dziś modlić się o Was i błogosławić Was. Zapraszam drugą rodzinkę. Dziecko ma na imię Lilianna, Lilianna Kenik, córeczka Ani i Janka. Wesoła, uśmiechnięta, gadatliwa, głośna w płaczu. Teraz zwróćcie uwagę. Delikatna i nieznosząca sprzeciwu, jak każda prawdziwa kobieta. To nie jest mój dopisek, przeczytałem. Może doczytam to, co oni napisali do biuletynu, skoro już o jednym przeczytałem, to o innych również. Wraz z narodzinami Lilianki do naszego domu zawitała wiosna. Śliczna, wesoła, uśmiechnięta i rozgadana. Przyszła na świat ekspresowo 21 marca, chwilę przed północą. Jest naszym pogodnym słoneczkiem, które pokazuje silny charakter i donośny głos. Jedynie w chwili zmęczenia. Uwielbia obserwować starszego braciszka i huśtać na huśtawce. Niech życie Lilusi przynosi chwałę wspaniałemu Bogu, który okazuje nam swoją łaskę i wierność każdego dnia. Kolejne imię dziecka to jest Emilka, Emilia Lasoń. Zapraszam tutaj rodziców Esterę i Michała. Na tej karteczce mam niewiele napisane. Bardzo radosna, gadatliwa, ruchliwa, ale w biuletynie jest troszeczkę więcej. Emilia, pierwsza córka Estery i Michała, urodzona 12 sierpnia 2014 w Cieszynie. Jest bardzo pogodnym dzieckiem, bez przerwy się śmieje i posyła całusy. Emilia nie potrafi ani na chwilę usiedzieć w miejscu, czasem aż trudno za nią nadążyć. Jej cudowne minki rozśmieszają wszystkich wkoło. Nasza córcia jest bardzo mądrą dziewczynką, ciągle na czymś zadziwia i zaskakuje. Widzę po twarzach waszych, siedzących, że się uśmiechacie. Pewnie Emilka was obdarzyła jakimś pięknym uśmiechem. Jeszcze nie? To może rodzice to zrobili. I czwarta rodzinka, Pawełek Łuczak, syn Ruty i Grzegorza. Zapraszamy was, podejdźcie. Cechy dziecka, tutaj rodzice napisali, lubi słuchać pieśni, a szczególnie Pan Bóg kocha takie dzieci jako ja. W biuletynie troszeczkę szersza informacja, pozwólcie, że również przeczytam. Paweł Łuczak, syn Ruty i Grzegorza, urodził się 11 grudnia 2013 roku w Bielsku Białej. Ważył zaledwie 720 gram, wzrost 32 cm. Jako skrajny wcześniak był hospitalizowany przez 118 dni. Obecnie nasz syn uczęszcza na różne zajęcia rehabilitacyjne. Szybko się uczy i jest bardzo ciekawy otoczenia. Lubi słuchać pieśni i muzyki, jest bardzo ruchliwym dzieckiem, a jego uśmiech wynagradza nam wszystkie zmartwienia. Witajcie bardzo serdecznie pośród nas. Będziemy wspólnie razem cieszyć się z wami i modlić się o was i błogosławić was. Kochani, pozwólcie na chwilę zamieszania. To jest chyba chwila, kiedy możemy troszkę zrobić zamieszania w zborze. Ja proszę tutaj, jeśli są oczywiście rodzice wasi, czyli dziadkowie tych pociech, podejdźcie również do nich. Otoczcie swoje wnuki, jeżeli oczywiście są, proszę podejdźcie, jeżeli jesteście, żeby to było takie bardziej rodzinne. A starszych zboru proszę o to, abyście podeszli tutaj do przodu, do dzieci. Jeśli dzieci na to pozwolą, to weźcie ich na ręce. Starsi zboru, bardzo was proszę, podejdźcie. Jeśli dzieciaki nie będą protestować, to weźcie ich na ręce. Jeśli miałoby to zakłócić bardzo, to może nie. Proszę zbór o powstanie. I będzie teraz chwila, kiedy będziemy się modlić. Proszę cały zbór, abyśmy dołączyli do modlitwy, błogosławieństwa. Proszę starszych zboru, aby się modlili, a ja poprowadzę tę modlitwę przez mikrofon. Kochany nasz Panie, w imieniu Jezusa chcemy podziękować Tobie z całego serca za nasze rodziny, które stoją tutaj z przodu. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że obdarzyłeś ich dziećmi. Panie, ja dziękuję Ci za Rutę z Grzegorzem.
Dziękuję Ci za Pawełka, którego im dałeś. Dziękuję Ci, Panie, że aż dotąd go zachowujesz, Panie, że w jego życiu możemy widzieć tyle Bożych cudów, Panie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy Pawełka. Błogosławimy go na dalszy wzrost, na dalszy rozwój, Panie, aby był naprawdę błogosławiony przez Ciebie. Błogosławimy go, Ojcze, w imieniu Jezusa, jego zdrowie, jego dalszy rozwój. Panie kochany, niech Twoje ojcowskie błogosławieństwo jest nad nim. Ojcze, błogosławimy i dziękujemy Tobie za Esterę z Michałem, za ich Emilkę, Panie. Błogosławimy tą rodzinę, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa niech ojcowskie Twoje błogosławieństwo w każdym aspekcie życia stąpi na to dziecko, stąpi na małą Emilkę. Panie, błogosławimy ją, błogosławimy jej rozwój, błogosławimy każdy jej dzień, Panie. Niech jest w Twoich rękach, niech jest błogosławieństwem dla swoich rodziców, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy Twoje Boże błogosławieństwo nad życiem Emilki. Panie, dziękujemy Ci także za Anię z Jankiem, Panie, i za ich drugie dziecko, Panie. Dziękujemy Ci za Liliankę, dziękujemy Ci również za Dawidka. Ojcze, i chcemy ich błogosławić w Twoim imieniu, jako zbór, jako Kościół. Panie, błogosławimy ich życie, błogosławimy Liliankę. Dziękujemy Ci, Panie, za jej życie. Dziękujemy Ci, Panie, że jest radością dla swoich rodziców. Ojcze, wzywamy teraz Twojego błogosławieństwa i ogłaszamy Twoje błogosławieństwo nad jej życiem. Ogłaszamy Twoje błogosławieństwo nad każdym jej dniem. Niech jest w Twoich rękach, niech rośnie na Twoją służebnicę. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy Liliannę i ten dom. Ojcze kochany, też chcemy błogosławić i małą Anię, Panie. Chcemy błogosławić cały dom Iwonki i Łukasza, ich starsze dzieci, Panie. Chcemy błogosławić ten dom, Panie. Z radością dziękujemy Ci za ich życie, za ich służbę, za ich starsze dzieci, Panie. Ojcze, a teraz wzywamy Twojego błogosławieństwa dla Ani. Ojcze, niech jest błogosławiona w Twoim wszechmocnym imieniu. Panie, niech niebiosa otworzą się dla niej z Twoim błogosławieństwem. Ojcze, dziękujemy Ci za jej życie. Panie, proszę Ciebie o każde z tych dzieci, aby w przyszłości mogło stać się Twoim dzieckiem, aby w przyszłości, kiedy dorośnie, mogło świadomie podjąć decyzję, że chce należeć do Ciebie. Błogosławię ich, Panie. Błogosławię rodziców również. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Niech Twoje błogosławieństwo jest nad nimi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ja bym może poprosił jeszcze brata Arka, żeby pomodlił się taką modlitwą błogosławieństwa o rodziców. Kochany Panie, jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci za rodziców tych małych dzieci. Panie, to jest niezwykła odpowiedzialność, kiedy dajesz nam dzieci, aby o nie się troszczyć, aby przygotowywać do życia. I wiemy, Panie, i chcemy to też głośno powiedzieć, cóż byśmy bez Ciebie uczynili? Cóż uczynilibyśmy bez Twojego słowa, bez wskazówek i bez mądrości, która płynie od Ciebie? Chcemy dzisiaj w sposób szczególny błogosławić każdą mamę na tym miejscu i każdego tatę, aby Twoja mądrość była każdego dnia w ich życiu. Twoja przychylność nad ich życiem jako rodziców. Daj im poznanie, daj im rozum, aby potrafili swoje dzieci wychowywać w bojaźni Bożej i dla Twojej chwały. Błogosławimy dziadków i błogosławimy również babcie, aby, Panie, całe te rodziny mogły żyć dla Twojej chwały, a dzieci by mogły widzieć żywego Boga na co dzień. W imieniu Jezusa. Amen. Tak, kochani rodzice, kochane rodziny, którzy tu staliście, wiele, wiele, wiele Bożego błogosławieństwa życzę Wam w imieniu zboru. Niech Wasze dzieci rosną zgodnie z Waszymi oczekiwaniami na Boże sługi i Boże służebnice. Proszę teraz jeszcze brata Gustawa, może nie wszyscy znają, jest to dziadek Lilianki, Dawida. Chcę przeczytać jeden werset, zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i mieć udział w błogosławieństwie Bożym. I cieszę się, że mogę mieć udział w tym, kiedy moja wnuczka od zboru przyjmuje i od Boga przyjmuje błogosławieństwo. Ja w tym roku dostałem od Pana takie wspaniałą obietnicę, która się
wyłącznie dotyczy mnie i moich dzieci i nie tylko myślę tam, gdzie są nasze moje dzieci i moje wnuki, to błogosławieństwo jest od Boga razem z nimi. Przeczytam, to jest Izajasza, 59 rozdział, 21 wiersz. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan. Mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Ja wierzę temu słowu i trzymam się tej obietnicy i niech to błogosławieństwo, niech Słowo Boże i Duch Boży, który spoczywa na moich dzieciach, wnukach, nie zejdzie, wierzę w to i wręcz się będzie roznosił tam, gdzie oni będą i tutaj się połączyć z Bożym błogosławieństwem, które w tym zborze jest i tutaj niech służą Wam, chwała Bogu. Tak jak wcześniej, kochanie, powiedziałem, dziś mamy kluczowe słowo błogosławieństwo. I nadal chcemy błogosławić, tak jak wspomniałem, za moment brata Arka z rodziną, gdyż jak dobrze wiecie, podjęli decyzję, że będą chcieć służyć Bogu, ale na innym polu, czyli w Jarosławiu. Co prawda, to nie znaczy, że jutro odjeżdżają. Jeszcze będą trochę z nami, ale w którymś momencie chcieliśmy ich błogosławić. Ten moment nadszedł dzisiaj. Ale najpierw bym prosił może brata Arka, żeby powiedział parę słów. W 2014 roku we wrześniu, myślę, że mogę tak powiedzieć, Pan przemówił do naszych serc i powiedział: już czas, zostawcie bezpieczne miejsca, zostawcie znane ścieżki i przeprawcie się na drugi brzeg. Tak odebraliśmy od Pana, aby przeprawić się, aby wsiąść do łodzi, przeprawić się na drugi brzeg i właśnie wierzę też z Bożej woli zbór w Jarosławiu, który od wielu, wielu lat leżał na naszych sercach. Jego sytuacja, brak pastora, brak kogoś, kto mógłby organizować nabożeństwa, czy organizować w ogóle funkcjonowanie zboru. Ja już się dzieliłem i na spotkaniu członkowskim, i na spotkaniu dla pracowników, nie chciałbym powtarzać się. Ale to, co jeszcze raz chcę powiedzieć, to, że bardzo jestem Bogu wdzięczny za czas w tym zborze, za czas w szkółce niedzielnej, czas w młodzieży, czas w służbie, w wielorakiej służbie, przy wielu wspaniałych ludziach, przy których mogliśmy się wielu rzeczy uczyć. I myślę, że to, co jeszcze raz chcę powiedzieć, że to, jaką podejmujemy decyzję i że chcemy wyruszyć, aby Bogu służyć dalej, jest efektem waszej modlitwy, waszego współdziałania na nasze życie i myślę, że to jest takie wspólne dzieło nas wszystkich, a przede wszystkim Boże dzieło w nas. Już do tej pory, jeśli chodzi o nasz wyjazd, Pan Bóg niesamowicie troszczy się o tą sprawę, dlatego że wiele, wiele też w związku z naszym wyjazdem było pytań związanych z funkcjonowaniem tam w Jarosławiu, ale Pan Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby i daje o wiele więcej niż to, kiedy modlimy się, kiedy marzymy, kiedy prosimy, On daje o wiele więcej i tym bardziej jestem podekscytowany tą niesamowitą przygodą z Bogiem i podekscytowany tym, co będzie czynił tam w Jarosławiu. Chcemy być w Jego ręku, chcemy być Jego narzędziem i błogosławieństwem również dla tamtych ludzi, dla tamtego miasta. Jest takie słowo, które mówi kaznodzieja Salomon w 9 rozdziale, wierszu 10. Na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Takie zdanie. Jeśli natknie się Twoja ręka, abyś coś zrobił, to zrób według swojej możliwości. Myślę, że chrześcijanin powinien być osobą gotową do tego, aby swoje ręce, swoje nogi, swoje życie podporządkować Bogu i by móc zrobić to, co On chce. Myślę, że jest to
warte wszystkiego, aby oddać się Bogu i aby Jemu służyć. Chciałbym może jeszcze tylko powiedzieć dla zachęty i też to, co Pan Bóg w ostatnim czasie mi przypomina, o czym mi mówi, takie dwa fragmenty. Jeden z listu do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Kochani, dedykuję sobie ten werset, ale i każdemu z was. Możemy poświęcić uwagę w swoim życiu wielu kwestiom, wielu rzeczom. Często rzeczom, które tylko na jakiś krótki czas mogą zakrzątnąć naszą uwagę i nasze myśli, nie dając nam tak naprawdę żadnej większej korzyści. Paweł mówi do Tymoteusza, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Również w bardzo podobny sposób w liście do Hebrajczyków czytamy w 13 rozdziale. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. Myślę, że to jest taki kierunek, który gdzieś tam Pan Bóg wkłada do mojego serca. Skoncentruj się na łasce, skoncentruj się na tym, kim jesteś. Nie dlatego, że jesteś, bo jesteś taki wspaniały, ale jesteś taki, bo Bóg cię takim uczynił. Jesteś zbawiony dlatego, że to Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu. To Jezus Chrystus oddał swoje życie. To Jezus Chrystus wyniósł cię z biedaka, z człowieka, który szedł na śmierć, ale wyniósł cię na poziom Syna żywego Boga. To jest łaska. To jest łaska, że możemy znać Boga, że możemy być Jego uczniami, że możemy żyć dla Niego i służyć dla Niego. A więc na łasce skupmy swoją uwagę. Na tą łaską się wzmacniajmy. Tak sobie wyobrażam i te słowa, które są tutaj użyte, wzmacniać się łaską, umacniać się łaską, tak sobie myślę, to tak jak dziś wielu chodzi do różnych klubów fitness, na siłownię i wzmacniają swoje mięśnie, są coraz silniejsi, sprawniejsi. Taki obraz sobie myślę o łasce, że to właśnie my powinniśmy w tej łasce stawać się silniejsi. Nasza duchowa muskulatura powinna się stawać coraz bardziej wyrazista, wyraźna również dla innych. Kochani, bardzo wam serdecznie dziękujemy za wspólny czas w tym zborze. Ja powiedziałem pastorowi, że ja nie chcę, żeby to było pożegnanie. Ja nie będę się dzisiaj z wami żegnał w żadnym wypadku. Ja chcę być częścią tego zboru nadal i pragnę, abyście pamiętali o nas, abyście nam błogosławili, abyście się modlili o naszą pracę, o naszą służbę. Przecież jesteśmy częścią no, was. Ja ciągle powtarzam, 38 lat, tyle ile mam, tyle lat spędziłem w tym zborze. Po tak długim okresie czasu nie chciałbym być dzisiaj tutaj pożegnany, ale błogosławiony. I to jest dużo lepsze słowo. Błogosławiony, wysłany. I wierzę, że to też nastąpi. Pierwsza refleksja, jaka się nasuwa, to ta, że czas szybko leci. Nie mówię o dzisiejszym zegarze, bo dzisiaj to szczególny dzień i możemy troszkę przedłużyć, więc to nie problem. Ale mówię generalnie. Wiecie, kiedy we wrześniu, czy troszeczkę później, Arek przekazał tą informację mi. O, to wiecie, wydawało mi się, że to tyle czasu jeszcze jest. Poza tym wydawało mi się to takie jakieś nierealne, nierzeczywiste, jakby to nigdy się miało nie wydarzyć. Ale czas leci i dziś staje się faktem. Jeszcze wcześniej, jeszcze kiedy grubo wcześniej, gdzieś tam z Arkiem, wielokrotnie rozmawialiśmy o ewentualności gdzieś takiej możliwości, że Bóg go powoła w inne miejsce, to wiecie, chyba Arek się nie obrazi, jak to powiem, ale naprawdę robiłem wszystko, żeby mu to wybić z głowy. Mówiąc tak po chłopsku. Po prostu robiłem wszystko, żeby go odwieść od takiego ewentualnego planu.
Zawsze mu tłumaczyłem, że ten zbór go bardzo potrzebuje, że chcemy, żeby tutaj był. Ale też muszę uczciwie dodać, że zawsze taką rozmowę kończyłem takim zdaniem. Ale jeśli Boża wola będzie inna, to cóż ja się mogę Bożej woli sprzeciwiać? Kim ja jestem, żeby Bożemu powołaniu dla Twojego życia się sprzeciwiać? I tak jak, kochani, słyszeliście teraz przed chwilką w jego wypowiedzi, zresztą wielokrotnie już, Bożą wolę dla swojego życia odebrali właśnie tak, że Bóg ich powołuje do Jarosławia. Dlatego my chcemy ich, tak jak tu wielokrotnie to jest powtarzane, chcemy ich błogosławić. I dokładnie tak, nie używamy słowa pożegnanie, ale chcemy ich błogosławić na kolejny etap służby tam w Jarosławiu. I chcę wam powiedzieć, że ten zbór, Ustroński zbór, zawsze będzie was kochał. Zawsze nasze serca będą dla was otwarte, a tak samo i zbór jest dla was otwarty. Kochani, dziś myślę, że będę wyrazicielem całego zboru, jeśli po prostu powiemy: bardzo serdecznie wam dziękujemy za całokształt, za waszą służbę. I nie chcę się tu rozgadywać, żeby tego nie popsuć. Słowo dziękuję niech wystarczy. A tak może w ogóle to powinienem powiedzieć troszkę inaczej. Chcemy Bogu dziękować za dar, jaki mieliśmy pośród siebie przez ten czas. To Bogu niech będą dzięki za wasze usługiwanie, za cały ten wkład, który wnieśliście w ten zbór. Ale tak czy inaczej, mówiąc tak czy inaczej, jedno jest pewne. Będzie was brakować. I tego się nie da ukryć. Będzie was po prostu brakować. I na poziomie służby, ale też na poziomie po prostu serc, relacji. Ale tak jak już wciąż podkreślamy, chcemy was po prostu błogosławić. Życzyć obfitej Bożej łaski tam w Jarosławiu. Ja może was poproszę tutaj na to miejsce i chcę, kochani, też zapewnić was. Zapewnić, chodźcie razem z Kasią, z chłopakami. A ja jeszcze tylko jedną myśl chcę dołożyć. Zapewnić was o tym, że wasze sukcesy tam w Jarosławiu, które wierzymy i oczekujemy, będą naszą radością. Że z ogromną radością będziemy przyjmować dobre wieści z Jarosławia. I na to liczymy, na to czekamy, w to wierzymy. A jakiekolwiek wasze problemy, smutki będą i naszą troską. Mocy moja, ciebie trzymać się będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją, ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Mocy moja, Tobie będę śpiewał, boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy. Kochani, powstańmy wszyscy, was, Arku, z rodzinką, proszę tutaj do przodu. Braci starszych, proszę, podejdźcie, otoczmy ich. A także, jeżeli ktoś chce dołączyć do nas, czujmy się swobodnie, rodzinnie. Jeśli ktoś ma pragnienie podejść tutaj, również położyć na nich ręce i błogosławić, czujmy się swobodnie. Ojcze kochany, dziękujemy Tobie za Twoje powołania. Tobie dziękujemy, kochany Ojcze, za życie Arka, Kasi, chłopaków. Panie, dziękuję Tobie z całego serca za to, co Ty czyniłeś przez nich w tym zborze. Panie, Tobie dziękujemy za wkład ich służby w ten zbór, za to, że pozwolili im być używanymi przez Ciebie tutaj na tej niwie. Jesteśmy Ci tak bardzo za nich wdzięczni, Ojcze. Ale teraz, kiedy zrozumieli Twoje słowo, kiedy Ty ich wzywasz na inny etap służby, Panie, my jako Twój Kościół, Twój zbór, Panie, chcemy ich błogosławić na ten wyjazd, Ojcze.
Błogosławimy każdy ich dzień, błogosławimy tam zborowi i w Jarosławiu. Błogosławimy to miasto, Panie. Niech to miasto przez ich służbę zostanie dosięgane przez moc Ewangelii. Panie, błogosławimy temu zborowi, aby się rozwijał, aby rozwijał się i liczebnie, i duchowo. Panie, błogosławimy Kasię, błogosławimy Arka, błogosławimy każdy dzień, który jest przed nimi, błogosławimy chłopaków. Ojcze, niech Twoje błogosławieństwo w całej pełni na nich spoczywa. Panie, my jako bracia, jako siostry, chcemy ich błogosławić, chcemy życzyć im Twojej przychylności w całej pełni, w całej rozciągłości. Panie, niech łaska Twoja jest nad nimi, niech moc Twoja jest nad nimi. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech wypełniają tam to zadanie, które Ty im zleciłeś, Panie. Niech w mocy Twojej usługują tam. Niech Twoje powołanie jest wykonywane przez nich według ich możliwości, według łaski, którą im dałeś, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.